Klasa 1999 roku. W roku 1992 miało miejsce 543 767 wypadków agresji w amerykańskich szkołach średnich. W niektórych miastach okolice tych szkół zaczęły przechodzić pod kontrolę agresywnych młodocianych gangów. Do roku 1997 liczba tych wypadków potroiła się. Gangi przejęły kontrolę nad dużymi obszarami tych miast. Niektóre ze szkół zamknięto. Mamy teraz rok 1999. Strefy pod kontrolą gangów są znane jako strefy wolnego ognia. Szkoła Kennedy High jest zlokalizowana w jednej z takich stref. Policja tam nie wchodzi. Panuje bezprawie. Utworzono Departament Obronno-Edukacyjny, aby ponownie otworzyć szkoły i zapanować nad gangami. Panie i panowie, wiem, że decyzja poproszenia o pomoc Megatech w rozwiązaniu waszego problemu nie była łatwa. Jesteście w końcu nauczycielami. My natomiast jesteśmy specjalistami od automatyzacji i robotyki. Na pierwszy rzut oka mamy zupełnie różne cele. Ale aktualna sytuacja w naszych szkołach średnich wymaga podjęcia nadzwyczajnych środków. Proszę się zapoznać z dumą Megatech. Jest to najwspanialsza grupa nauczycieli, jaką można znaleźć gdziekolwiek na świecie. Myślę, że można ich nazwać super nauczycielami. Cody Cope, chodź ze mną. Wychodzisz. Obsada. Te sztucznie stworzone taktyczne jednostki nauczające zostały wszechstronnie zaprogramowane jako wykładowcy historii, chemii lub matematyki, intensywnego kursu wychowania fizycznego. Oczywiście są także wyposażone w sprzęt typu XT6 w celu egzekwowania dyscypliny w trudniejszych przypadkach. Trudno uwierzyć, że nie są prawdziwymi ludźmi. Panie Briars, milion megabajtów. Zgłosi się w swojej szkole o 9 rano, albo wrócisz tutaj. Jeśli naruszysz którykolwiek z warunków swojego zwolnienia, my tu będziemy czekać na ciebie z otwartymi ramionami, aby wprowadzić cię do prawdziwego świata, chłopaczku. A teraz, panie i panowie, chciałbym wam przedstawić dyrektora szkoły Kennedy High, pana Milesa Light. Dziękuję panu, dr Forrest. To naprawdę było imponujące widowisko. Ten tajny program, sponsorowany przez Departament Obronno-Edukacyjny i Megatech, uczyni możliwym rozpoczęcie na nowo nauczania w szkole Kennedy High School. Wszyscy wiemy, z czym musieliśmy się borykać w przeszłości. Narkotyki, gangi przestępcze, niekontrolowana przemoc i oczywiście ta grupa szczególnie kłopotliwych uczniów z przeszłością więzienną. Zdjęcia. Dzięki temu eksperymentowi będą zwolnieni dzisiaj z powrotem do grona uczniów szkoły. Muzyka.